Dzień dobry, program Sport Talker, a witają Państwa Dawid Wygas i Jakub Szymański. Dawid, od razu do rzeczy, zaczynamy od piłki nożnej. No tak, inauguracja Ekstraklasy za chwilę. Jak najbardziej, ale najpierw tak gwoli ścisłości wyjaśnijmy, bo wydarzenie, które miało miejsce już po nagraniu ubiegłotygodniowego odcinka, natomiast jeszcze przed jego emisją, firma Mirbud, która złożyła odwołanie w postępowaniu przetargowym na modernizację stadionu przy ulicy Limanowskiego, to odwołanie wycofała, co za tym idzie, nie jest potrzebna rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą. I jest szansa, że przetarg zostanie otwarty w terminie, czyli 10 lutego. To jest pozytywna informacja, tak samo jak ta, że radni miasta zabezpieczyli środki na to dostosowanie stadionu piłkarskiego Raków do wymogów ekstraklasowych. Jednogłośnie. Jednogłośnie, to cieszy. Ja mam tylko jeszcze jeden takie zmartwienie, bo nie wiem, jak na to wszystko zareaguje ministerstwo, ponieważ tamte środki z ministerstwa też miały być zabezpieczone na modernizację stadionu, budowę tak naprawdę z centrum piłki nożnej. I teraz w momencie, kiedy ten projekt się zmienia na dostosowanie do wymogów ekstraklasowych, nie wiem, jak na to może ministerstwo stwierdzić, że to nie jest ten projekt, na który te środki miały być zabezpieczone. Więc to jest taki jakby jeszcze znak zapytania przy kwestii stadionowej. Tak, ale natomiast, no, widać współpracę w tym momencie na linii miasto Raków. No i podobno przedstawiciele obu tych podmiotów mają się udać do ministerstwa, żeby rozmawiać o tych środkach. Mam nadzieję, że te środki i te rozmowy przyniosą pozytywny efekt. Środki w Częstochowie się pojawią, stadion zostanie zmodernizowany. No tylko kusi jedno pytanie, dlaczego tak późno, ale już niemal kontentmy, tylko po prostu przejdźmy do tego, że Raków zaczyna swoją grę w Ekstraklasie. W tym momencie trzeba powiedzieć tak, wszystkie ręce na pokład, tak, są dobre decyzje, jest szansa na to, że wreszcie uda się przeprowadzić modernizację. Myślę, że ze strony PZPN-u też, jeśli zostanie wbita ta przysłowiowa pierwsza łopata, to też jeszcze większa wyrozumiałość. Nie będą chcieli nam rzucać kłód pod nóg, bo przecież widać, że Raków Częstochowa to jest drużyna, którą przede wszystkim fajnie się ogląda. To jest przede wszystkim wartość dodana do tej Ekstraklasy w sezonie 19-20. Pozycja bodajże 11 w ligowej tabeli. Tak, w tym momencie tak. W tym momencie tak, natomiast tak naprawdę jedno zwycięstwo i za chwilę jesteśmy w strefie mistrzowskiej, co tak naprawdę dla Beniaminka jest dużym sukcesem, bo spójrzmy na UKS Łódź, który zamyka ligową tabelę. Wiemy doskonale, że Łodzianie to zawsze są rycerze wiosny, ale ta jesień w ich wykonaniu była dosyć mizerna, mimo że z Rakowem rywalizowali WWF w tych rozgrywkach pierwszoligowych, więc dla mnie... Ale widzisz, Raków elektryzuje, bo w meczach Rakowa, w ogóle mówimy to zdanie a propos właściwie wszystkich meczów Ekstraklasy, ale w meczach Rakowa naprawdę wszystko może się zdarzyć i wszystko nawet pod tym względem pozytywnym, tak, że jest bardzo dużo emocji, że często pada dużo bramek, że ta przewaga z jednej strony na drugą, co chwilę się ta szala przechyla przewagi. No i przede wszystkim to, że tak jak powiedziałem, Raków ładnie gra w piłkę. Wiadomo, że może ten styl nieco mniej atrakcyjny niż w pierwszej lidze. Dużo mówiliśmy o tym, że Raków musi się niejako dostosować do wymagań Ekstraklasy. No musi być to troszkę bardziej wyrachowana piłka. Powiem szczerze, ale ty tak dobrze się ogląda. Tak, nie, no, na jesień patrząc przez pryzmat innych drużyn. Ale też właśnie na jesień mieliśmy takie dwie twarze Rakowa troszkę, bo początek był taki ofensywny, optymistyczny, dużo bramek, często niestety nie udało się zwyciężyć, ale te mecze się fajnie oglądało. Potem troszkę bardziej więcej wyrachowania, zwycięstwa nieraz jedną bramką, 1-0, strzeloną w końcówce, ale punkty zaczęły się pojawiać na koncie Rakowa i to był ten największy pozytyw w grze podopiecznych Marka Papszuna. Teraz zaczynamy wiosnę w Poznaniu, tam spotkanie z Lechem. Pamiętamy doskonale spotkanie w Bełchatowie z poznańską drużyną, gdzie było 3-2 też. Tak, a propos fajnych meczów, gdzie niestety tak, nie ma punktów. Dokładnie tak. 2-0 było dla Lecha, potem 2-2 po dwóch bramkach bodajże Szwarca z... Tak, i na koniec... Więc bramka Gietkiera chyba na 3-2. Na 3-2, dokładnie. Więc tak naprawdę... No, Raków się fajnie ogląda. Raków w tej Ekstraklasie jest takim jednym z Beniaminków ostatnich lat, który naprawdę wnosi coś na plus do tej ligi.
Choć no trudniejszego początku tej wiosny naprawdę chyba nie można było sobie zaplanować, bo najpierw Lech na wyjeździe, a potem w Bełchatowie gościmy Legię. Słuchaj, no trzeba zacząć z wysokiego C i potem po prostu robić te punkty, zdobywać. No, mecz w Poznaniu trudny, natomiast ewentualne zwycięstwo pozwoli nam przeskoczyć do tej górnej ósemki. Potem Legia u siebie, no tak naprawdę idealna też kwestia marketingowa dla klubu, żeby zmobilizować kibiców z Częstochowy na to, żeby przejechali się do Bełchatowa na mecz z Legią Warszawa, żeby mogli zobaczyć to spotkanie. No w końcu przyjeżdża najbardziej utytułowana, jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w naszym kraju, jeszcze niedawno grająca w Lidze Mistrzów. To tak w ogóle na tle polskiego futbolu to jest... Z drugiej strony zawsze można powiedzieć, że z tymi najlepszymi drużynami, teoretycznie lepszymi od siebie, zawsze najlepiej grać na początku, tak? Bo one... Dokładnie tak. One jeszcze nie weszły na te swoje normalne obroty po przerwie. Chociaż z drugiej strony wiesz jak to jest, jak się zbliża końcówka sezonu, to tak naprawdę gra z tym dołem tabeli też jest dosyć męcząca, dosyć żmudna, bo tam naprawdę te zespoły grają o życie i to jest troszkę też inne granie. Ale mówię, zaczynamy z wysokiego C i zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo ja mam nadzieję, że po pierwszych dwóch spotkaniach na pewno jakieś punkty na koncie Rakowa będą i wtedy już na te inne mecze z teoretycznie tymi słabszymi rywalami będziemy już patrzeć z większym spokojem. Ta inauguracja rundy wiosennej 8 lutego, luty taki mało wiosenny miesiąc, choć za oknem przyjazna aura. Także... Ja pamiętam te czasy, wiesz, kiedy zaczynało się granie tak naprawdę pod koniec lutego w Ekstraklasie i były stadiony zasypane śniegiem, murawy jeszcze wtedy nie były podgrzewane. Ale przecież wiesz, rundę jesienną kończyliśmy poprawnie chyba 18 grudnia. Dokładnie tak, więc jakby ta przerwa w Ekstraklasie no, zaczyna być troszkę krótsza i troszkę zbliżamy się do tych lig zachodnich, no bo nie oszukujmy się. Pamiętam ten moment, gdzie praktycznie było 3 miesiące, czekało się na inaugurację rozgrywek w rundzie wiosennej w Ekstraklasie. No to nie oszukujmy się, Anglia, Niemcy, Włochy, Francja, każda topowa liga europejska już gra, a my siedzieliśmy i czekaliśmy z utęsknieniem na powrót Ekstraklasy. Choć wiesz co, Dawid, tak przyglądając się i rozgrywką polskiej Ekstraklasy i temu, jak polskie drużyny prezentują się na arenie europejskiej, to od wielu lat pojawia się taki temat i ja też się mocno nad nim zastanawiam, żeby zmienić system rozgrywek, czyli nie jesień-wiosna, a wiosna-jesień, żeby ta główna przerwa była na przełomie roku kalendarzowego. Ale powiedz mi, kto tak gra w Europie z topu? No, nikt tak nie gra praktycznie. No, no ale wiesz, gra tak Skandynawia, no, nie jest gra tak Rosja. No, jeśli mówimy o tej topowej lidze, która tak gra, no to gra tak Liga Rosyjska. No dobrze, natomiast spójrzmy na to z innej strony. Gdzie my jesteśmy usytuowani w Europie i spójrzmy jak wyglądają nasi sąsiedzi. No, Niemcy grają normalnie, Czechy grają normalnie, Słowacja gra normalnie. Nie no. Wiesz, chodzi mi o to, że tak naprawdę brak wyników polskich drużyn w europejskich porach nie powinniśmy szukać w systemie rozgrywek, tylko w systemie szkolenia. I to jest główny czynnik. Oczywiście. I w tym, że piłkarze chociażby tacy jak Jarosław Niezgoda uciekają z Polski, szukając lepszego kontraktu. Adam też uciekł. Bo to tak naprawdę jest ucieczka za finansami, a tak, Stany są oprócz kwestii piłkarskiej, która jeszcze nie jest na tym poziomie top, ale już zaczyna tam powoli przychodzić. Oczywiście wiadomo, że to mówią o MLS-ie jako Liga Emerytów. Ale z drugiej strony ci emeryci tam przychodzą i tak naprawdę budują ten soccer tak, no, w Stanach. Z tym, że wiesz, no odchodzi ci, bo Buksa odszedł z Pogoni Szczecin, to trochę inna sytuacja, natomiast Niezgoda odchodzi z drużyny, która ma najwyższy budżet w Ekstraklasie, czyli jeśli kogoś miałoby być stać na Niezgodę, jeśli ktoś mógłby przekonać Niezgodę do tego, że słuchaj, warto tutaj zostać jeszcze sezon, dwa, powalczymy o coś, no to właśnie powinna być to Legia Warszawa. Widzimy, że Legia Warszawa też nie ma tej karty przetargowej, ale wiesz, wracając jeszcze do tego systemu gry... O Niezgodzie tak naprawdę tylko dwa zdania. To już też nie jest młody zawodnik. My wszyscy mówimy o nim, że to jest zawodnik, który cały czas się rozwija. On tutaj, że 25 lat już ma nas na karku, więc jakby to już jest zawodnik, który w Europie powinien być ukształtowany piłkarsko, więc no, myślę, patrząc że podaż... na swoją metrykę nie chciałbym mówić, że jest starym zawodnikiem. No nie, ale wiesz do czego zmierzam. Jakby wiek piłkarza jest zupełnie inny i metryka piłkarska jest no, zdecydowanie inna niż tak naprawdę w życiu to wygląda, bo 27-latek w funkcjonowaniu takim codziennym, no to jest jeszcze młody człowiek, natomiast w świecie piłkarskim to już jest zawodnik doświadczony,
który tak naprawdę już powoli przechodzi na tą drugą stronę piłkarskiej rzeki, więc no, warto też na ten kontekst nawet spojrzeć przy okazji transferu Jarka Niezgody. Ale powiedziałeś o tym systemie rozgrywek. No ja mówię, ja nie do końca bym tutaj upatrywał tej kwestii, chociaż wiem też, do czego zmierzasz, bo przez to, że polskie zespoły zaczynają od tych pierwszych faz tych europejskich pucharów, to dokładnie. Tak naprawdę z Cypru prosto muszą jechać na jakieś rozgrywki z drużynami z Mołdawii, czy też z Armenii, wiesz. Wiesz, chodzi mi o to, że na Maldiwach ciepło jest zawsze, tak? Czyli można równie dobrze odpocząć, strzelam, w grudniu czy w styczniu. Natomiast no, ta przerwa, nazwijmy ją letnia wtedy, mogłaby być naprawdę okrojona do 2-3 tygodni, tak? Czyli powiedzmy tydzień przerwy plus 2 tygodnie jakiś obóz, odbudowanie kondycyjne, motoryczne. No i jedziemy dalej. Być może dałoby to jakieś lepsze rezultaty. Teraz z drugiej strony, wiesz, teraz okres letni to też okres strasznych upałów w naszym kraju, bo ten klimat się ociepla i doskonale widzimy to, że w lato nieraz po 35-37 stopni nieraz jest niektóre dni. I wiesz, i potem się za chwilę pojawi jakby kontrargument, że no nie no, w lato ten okres, początek lipca, koniec czerwca, no nie możemy grać w piłkę, bo to są straszne obciążenia dla piłkarzy i musieliby mieć po 4 przerwy w ciągu jednej połowy. Znaczy, ja powiem Ci tak, niedawno zakończył się turniej Australian Open i tam oczywiście w Australii mamy teraz tą falę niesamowitych pożarów, choć te 2 tygodnie w Melbourne nie należały do tych najgorętszych, patrząc na historię turnieju. Ale tam regularnie 35 stopni, nikt się nie przejmuje. Oczywiście, jak już ta temperatura uderza w te rejony 40, to faktycznie zamyka się dach, a tam, gdzie nie ma dachu, to nie ma gry. Ale przy 30-30 paru stopniach normalnie 3-4 godziny na korcie, za 2 dni znowu grasz. Ale wiesz, że jakby tenisista grający o takie pieniądze w Australii, czy też w innych krajach, to jest mniej wymagający niż polski piłkarz, wiesz, bo polski piłkarz to jest też styl bycia, pewnego rodzaju charakter. Polski piłkarz grający w ekstraklasie, wiesz, to jest specyficzna... To ty w tą stronę grasz. Wiesz, nie, no widzę doskonale, jak sobie niektórzy polscy piłkarze, zresztą słynny wywiad Piotra Ćwielonga, grającego wtedy jeszcze bodajże w Śląsku Wrocław, no niedziela, godzina 17:00, słońce, pogoda nie sprzyja, żeby wygrać w piłkę, więc troszkę to tak czasami wygląda, że my jakby kwestii argumentów na obronę naszych słabych wyników piłkarskich szukamy wszędzie indziej, a nie na boisku i tam, gdzie jest piłka i dwie bramki. Miejmy nadzieję, że Raków tych argumentów na boisku znajdzie wiele. Na razie dużo działo się właśnie w sprawach tych organizacyjnych. Była też efektowna prezentacja drużyny. Prezentacja kibiców, przepraszam. Tak. Żeby być, że tak powiem, tak, bardzo precyzyjnym. Precyzyjnym, tak? Ja byłem zaskoczony, ale to kwestia marketingowa, tak to tłumaczyli wodarze, że kibice się zaprezentowali piłkarzom. A tak naprawdę to piłkarze prezentowali się kibicom, ale nazwa była taka, a nie inna. Poniosło mnie. Dobrze, że nie, tu siedzisz obok i wiesz, słuchaj, trzymasz rękę na pulsie. Nie ma problemu, wiesz, jak jeden z redaktorów w telewizji ogólnopolskiej cały czas czuwam. Dobrze, no to w takim razie, okej. Okay. Zostawiamy piłkę, bo Skra jeszcze odpoczywa, także o Skrze na razie nie rozmawiamy. Natomiast przechodzimy do siatkówki. Zacznijmy może od częstochowianki, bo tutaj co prawda zawodniczki trenera Stelmacha w ten weekend nie rywalizowały, bo terminarz tak się ułożył, że mecz z Toruniem wypadł w ten weekend, a z racji tego, że Toruń wcześniej wypadł z rozgrywek, no to my dostaliśmy walkovera, zawodniczki mogły odpoczywać przynajmniej od tych wyzwań meczowych. Chociaż rozegrały sparing w Sosnowcu. Rozegrały sparing, no bo w formie trzeba być. Ten cykl meczowy tak naprawdę trzymać. Dokładnie tak. Ale wiem, że obecnie częstochowianka może się mierzyć z innym problemem, bo forma jak na razie nie najgorsza, piąte miejsce w tabeli. Natomiast chyba może być problem z halą. No to będzie problem, szczególnie w tym okresie marcowym, kiedy zaczną się rozgrywki play-off, bo marzec jest dosyć mocno obłożony w hali sportowej Częstochowa. Wiem, że jest jedna impreza komercyjna, jedna impreza o charakterze religijnym. Mówię o sobotach, a wiadomo, że w playoffach się gra sobota, niedziela, bądź piątek, sobota. Jest Fame MMA, na którym Marcin Najman będzie rywalizował z Bestią, więc i z tego co mi się wydaje, w czwartą sobotę też jest jakaś
jakaś impreza, która tak naprawdę no, wyłącza halę z zupełnego użytku. Po drugie jeszcze temat związany tak naprawdę, bo do tej imprezy trzeba się przygotować, czyli piątek też odchodzi, bo trzeba w piątek przygotować jakby halę do tego, żeby sobotę. Oczywiście. Więc dwa dni uciekają, do tego jeszcze temat trenowania. Na to bardzo narzekał trener Andrzej Stelmach. Jako drugą halę zgłosiła częstochowianka halę przy ulicy Rejtana, która wbrew pozorom spełnia wymogi pierwszoligowe. No ale nie oszukujmy się, no nagle tak wracając do trenowania na Częstochowiankę, no ja wiem, że tam będzie fenomenalny klimat do siatkówki i myślę, że zawodniczki drużyn, które przyjechałyby na halę przy ulicy Rejtana, no będą zaskoczone gabarytami hali, to jest, trzeba się do tej gry tam przystosować. Ale też jeszcze pytanie, czy zawodniczki Galerii Jurajskiej Częstochowianka będą przystosowane po trenowaniu całorocznym na żużlowej do grania przy Rejtana. Nie, to jest taki zupełnie inna specyfika hali. Trener Stelmach też miał taki rozmowie, może nie zarzut, ale też, że mówił włodarzom klubu, że trzeba było zgłosić 5 jeszcze hal w okolicznych gminach. No bo przecież jest hala fajna w gminie Olsztyn, w gminie Konopiska, w gminie Mykanów są dwie fajne hale, jedna w Borownie, druga w Mykanowie. No jest troszkę tych obiektów tutaj naokoło Częstochowy i przecież to można byłoby doskonale połączyć tak naprawdę z promocją tej siatkówki żeńskiej wokół Częstochowy, natomiast to już jest tak naprawdę szukanie troszkę na siłę tego obiektu do rozgrywania meczów, no bo z drugiej strony ta drużyna powinna rozgrywać te swoje mecze na żużlowej. I teraz wiesz, spotykamy się z takim problemem, bo z jednej strony hala sportowa Częstochowa powinna głównie służyć sportowi, natomiast nie oszukujmy się, też włodarze muszą myśleć o aspekcie finansowym i utrzymania tej hali. No i teraz trzeba to zbilansować. Ja niestety mam takie wrażenie troszkę, że czasami to wygląda w ten sposób, że jednak na pierwszym miejscu jest ta kwestia, ten aspekt finansowy i te zespoły, które tak naprawdę na co dzień trenują i grają w hali sportowej Częstochowa są odsuwane troszkę na drugi tor, bo to troszkę też wyglądało też w przypadku wcześniejszym AZS-u Częstochowa. Z drugiej strony też pytanie, kiedy te imprezy były bukowane, tak? Czy myślę, że wiesz, że terminarz rozgrywek jest znany tak naprawdę przed rozgrywkami. Myślę, że PMMA na pewno było troszkę później bukowane niż ten terminarz rozgrywek, ale pewnie to jest też tak, że jak zespół, drużyna sportowa płaci za halę, no to w przestrzeni przykładowo całego sezonu są to mniejsze środki niż jak jednorazowo wynajmujesz tą halę. No bo przy okazji na przykład Fame MMA to myślę, że za jeden dzień hala, tak sobie rzucam, może dostać taką kwotę, w mojej opinii, co na przykład od Częstochowianki za cały miesiąc funkcjonowania na tej hali. Więc wiesz, to trzeba też zbilansować odpowiednio. Natomiast to jest problem, bo teraz trzeba liczyć na łaskę bądź niełaskę zespołów pierwszoligowych, które mogą się zgodzić na przełożenie meczów na przykład środa-czwartek, ale nie muszą. Na szczęście jeszcze jest troszkę czasu i myślę, że łatwiej będzie negocjować to przełożenie miesiąc, półtora wcześniej niż na przykład tydzień, dwa. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale zmiany hali negocjować z drużyną przeciwną nie trzeba. W sensie, została zgłoszona hala Częstochowianki, tak? Rejtana, można tam grać. Tylko że myślę, że trener Stelmach nie chciałby grać na Rejtana, bo to troszkę też może być problem dla jego dziewczyn i troszkę tak jak z Raków Częstochowa w Bełchatowie. No niby boisko jest to samo, natomiast granie w Bełchatowie to jest tak naprawdę granie 20 spotkań na jesień na wyjeździe. No i to jest trochę tak, że mimo że hala Częstochowianka może być fenomenalnym argumentem dla zawodniczek Częstochowianki, ale też może być pewnego rodzaju też przekleństwem ze względu na to, że już do wygody i komfortu człowiek się łatwiej przyzwyczaja. Nie, oczywiście, ale jakby mając te dane, tak, można też się odpowiednio do tego przygotować. No nie ukrywajmy, że jeśli powiedzmy takie przygotowania wystartowałyby, strzelam dzisiaj, tak, że zakładamy, że ciężko będzie się wbić w halę Częstochowa w marcu, no to przygotowujemy się już dzisiaj, no to nie ukrywajmy, że i tak mamy dużą przewagę nad kimkolwiek, którąkolwiek drużyną, która by przyjechała tutaj do Częstochowy, żeby grać play-off. To jest trochę tak, jak oczywiście trzeba przełożyć halę Częstochowianki i halę Polonia, bo to są troszeczkę gabarytami, różnią się te hale, ale w przypadku AZS-u Częstochowa, ja doskonale pamiętam sytuację, w której AZS Częstochowa, jak jeszcze grał w rozgrywkach pierwszoligowych mężczyzn, w tym pierwszym sezonie po spadku. Czyli o tym mistrzowskim. O tym mistrzowskim. I tam się zdarzyły bodajże trzy spotkania, które
był rozegrany na hali Polonia i to wiesz, to nie wiem, że to była sentymentalna podróż do lat minionych, do historii tego klubu, to i też atmosfera była zupełnie inna, bo wystarczyło tych 20-30 kibiców, którzy przyszło krzyczeć i wiesz, i zrobił się kocioł na Polonii, bo to jest zupełnie inny klimat. No aż łezka się wtedy wokół kręciła i myślę, że to też tak dla częstochowianki mogły być taki handicap, tak mówię, powrotu do tej hali. Ja bym się zastanawiał na miejscu trenera Stelmacha, czy już teoretycznie któryś ze spotkań fazy zasadniczej, teoretycznie z tymi słabszymi rywalkami, nie spróbować właśnie rozegrać na hali sportowej Częstochowianka. No tak, chociażby sobotnie spotkanie, tak? Z Karpatami, troszkę za późno, ale na przykład no, chodzi mi o tego pokroju rywala, czy nie warto byłoby się zastanowić i spróbować tam rozegrać też troszeczkę jakby tą halę ograć sobie przed tymi najważniejszymi meczami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No może się uda przełożyć spotkania i będą grane środa, czwartek, ale nie wiem, czy to byłby idealna opcja dla podopiecznych trenera Andrzeja Stelmacha. No wiesz, no też jakby miały grać środa, czwartek, no to znowu nie przesadzajmy, tak? W NBA się gra przez cały tydzień. Ja wiem, o czym mówisz, natomiast chodzi mi o to, że to wiesz, to się wiąże z tym, że właśnie ten zespół przeciwny musi się na to zgodzić, bo terminy... Nie, oczywiście, jakby to... Wiesz, i za chwilę się zacznie, wiesz, taka mała wojenka w momencie, kiedy no, zespół stwierdzi, że a, nie, dobra, to nie spróbujemy na innej hali, to wtedy będziemy mieć tak naprawdę, jakbyśmy grali na neutralnym gruncie. Zobaczymy, powiem szczerze, że jeszcze jest troszkę czasu, natomiast to jest trochę niepokojące, wiesz, bo tak naprawdę... A wiesz, przepraszam, że ci przerwę, no. Wiesz, jak to wygląda z takiego punktu widzenia, nazwijmy to quasi prawnego, to znaczy Częstochowianka mówi, że nie ma możliwości w danym terminie rozegrania meczu na hali właściwej, tak? I proponuje przełożenie terminu tego spotkania. I co, ta druga drużyna ma jakiś termin, żeby się odnieść do... Tak, no tak naprawdę jak jest zgoda, no to wtedy idzie informacja do PZPS-u, no i PZPS tak naprawdę przeważnie nie robi problemu. Ale na przykład, nie wiem, Częstochowianka może napisać, strzelam do drużyny Energetyka Poznań, bo zakładam, że na przykład z nią będzie rywalizowała, nie ma możliwości w ten a ten dzień zagrać w hali sportowej Częstochowa, proponujemy przełożenie meczu na ten i ten dzień, prosimy o odpowiedź w ciągu, nie wiem, 7 dni, czy tamta drużyna może to przeciągać, znaczy, że tak powiem, w nieskończoność. Tak naprawdę to nawet nie chodzi o oficjalne pisma, bo to przeważnie się załatwia po prostu telefonicznie, dzwoni się do włodarzy klubu i mówi, jak sytuacja wygląda. Dlatego też przed sezonem się zgłasza obiekty, na których zespół może grać. I gdyby tych obiektów, tak jak wspomniałem wcześniej, było zgłoszonych więcej, to można byłoby ten mecz przenieść czy to do Konopisk, czy do Olsztyna, bo myślę, że też włodarze tamtych gmin by chcieli takie spotkanie pierwszej ligi kobiet u siebie, no bo to tak naprawdę popularyzuje sport w regionie. To też pokazuje też działania gminy, że współpracuje z tymi klubami większymi. No jest to pewna atrakcja dla tych mniejszych społeczności gminnych. No ale teraz to już jest tak naprawdę za późno i myślę, że to jest też taka lampka dla włodarzy Częstochowianki, że na przyszły rok w tej pierwszej lidze siatkówki warto byłoby się zastanowić, no chyba, że będzie awans i wtedy już te wymogi będą zupełnie inne, ale do tego jeszcze daleka droga. Ten mecz z Karpatami Krosno w sobotę, 8 lutego, bardzo napakowana sportową dawką emocji. Najprawdopodobniej o godzinie 20. Najprawdopodobniej o godzinie 20. Wcześniej, o godzinie 17, będzie grał też u siebie częstochowski Norwid. Tutaj spotkanie z BBTS-em Bielsko-Biała. Z BBTS-em Bielsko-Biała, z którym nam nie idzie. Z BBTS-em, który w tym momencie jest wiceliderem pierwszej ligi. Wiceliderem i to jest dla mnie bardzo poważny kandydat do zagrożenia Stalinysa. Aż tak? Aż tak, bo powiem szczerze, że Harry Brooking, trener słabą owiany. Twój ulubiony szkolenie. No nie, powiem szczerze, że zawsze sympatycznie podchodzę do trenera Brookinga, bo to on tak naprawdę jako jeden z pierwszych wynalazł tą ogromną uniwersalność Roberta Szczerbaniuka, który wtedy u trenera Brookinga grał bodajże na przyjęciu, a swoją karierę w Borownie kończył na rozegraniu, więc jako środkowy to myślę, że z obecnych środkowych to mało który mógłby się pokusić o taką uniwersalność, żeby skończyć swoją karierę na pozycji rozgrywającego, ale już kończąc te wspominki i żarty. BBTS jest na drugim miejscu i tak naprawdę cały czas ma tą tendencję wzrostową, cały czas idzie w górę. Zwycięstwo teraz bodajże w Spale 3-1. No wiadomo, że Spała na końcu tabeli, ale no jednak na wyjeździe w tym miejscu jest ciężko walczyć. Wielokrotnie drużyny potykały się, wielokrotnie drużyny traciły tam punkty.
W tym sezonie tego nie widać, ale ten jeden set urwany przez młodych zawodników z Pały pokazuje też, że Bielsko nie miało tam łatwo. Teraz przyjeżdża do Częstochowy, no i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo te podopieczni trenera Lebiody, ja zauważyłem tendencję teraz, że są troszeczkę takimi rycerzami swojego parkietu. Na wyjazdach jest słabo. Bezbarwne to spotkanie w Tomaszowie. Dokładnie tak, ale u siebie już to wygląda zupełnie inaczej, więc liczę na jakieś urwane punkty, zważywszy na to, że chcąc myśleć o tej bezpiecznej strefie, no to teraz Zaksa w ostatni weekend Strzelce Opolskie wygrała za 3, no i odskoczyła na 6 oczek, więc jak mamy myśleć o tym 10 miejscu, no to musimy te punkty czułać. No szanowni państwo, bo Norwid w tym momencie po tej porażce 0-3 z Lechią Tomaszów Mazowiecki na miejscu numer 11, 21 punktów, ale tuż za plecami Norwida KPS Siedlce 20 oczek i Chrobry Głogów oczek 18. Spadają drużyny numer 13 i 14, także naprawdę patrząc w górę tabeli, ta góra nam odskakuje, ale musimy strasznie uważać na to, co za plecami, bo jeszcze kolejkę, być może dwie kolejki temu mówiliśmy o tym, że być może jakimś tam nagłym zrywem Norwidowi uda się tam doskoczyć. Trzeba byłoby punktować u siebie i na wyjeździe, natomiast punkty wyjazdowe jest strasznie trudno i jak doskonale widzimy, Norwid to jest raczej zespół własnego parkietu. 6 kolejek do końca. Norwid do 8 miejsca traci 11 punktów i tak jak po ubiegłym weekendzie trener Guardiola poddał mistrzostwo Anglii drużynie Liverpoolu, to tak tutaj chyba trzeba już poddać temat playoffów i liczy się tylko i wyłącznie utrzymanie. No tak, projekt 3-letni, zaczynamy od utrzymania, w drugim sezonie środek tabeli, w trzecim walka o awans, tak. Słuchaj, to mówił. Nie obraziłbym się, jakby tak to, tą drogą by to poszło. Natomiast wiesz o tym, że często się tak zdarza, że właśnie ten pierwszy sezon jest najtrudniejszy i ta walka o utrzymanie, bo ewentualnie powinięcie się nogi, może czasami ten klub czasami się mówi o tym, że trzeba zrobić krok wstecz, żeby potem zrobić dwa przód, no to mógł być krok wstecz i krok wstecz i krok wstecz. No więc wtedy to musiało być w przyszłym roku awans i za rok znowu awans. Także ciężko to widzę, ale mam nadzieję, że Norwid będzie te punkty zbierał i się utrzyma w tej pierwszej lidze siatkówki mężczyzn. Do koszykówki przejdźmy teraz. Jeszcze dwa słowa może o siatkówce AZS 2020, który bardzo sobie dobrze radzi na rozgrywkach grupy trzeciej, drugiej ligi siatkówki mężczyzn. Teraz zwycięstwo z Kasztelanem Rozprza, trudna miejscowość. Trzeszcząca taka tak, nazwa. Troszeczkę tak, 3-1, dzięki czemu teraz na czwartym miejscu podopieczni Wojciecha Pudo i ostatnia kolejka Lotnik Łęczyca, teoretycznie zespół niżej notowany. Zwycięstwo za 3 punkty pozwoli mu utrzymać to 4 miejsce w tabeli, co tak naprawdę jeszcze w grudniu było dosyć ciężkie do wywróżenia, bo tamtych wyników, tych zwycięstw było bardzo mało. Transfer Damiana Zygmunta i ta gra troszkę się odmieniła pod opieką Wojciecha Pudo, a wiem doskonale, że teraz też są te rozgrywki, finały rozgrywek młodzieżowych, najpierw w województwie, więc w finale juniorów jest AZS 2020, w finale kadetów, więc myślę, że fajnie to wygląda i ta młodzież w AZS 2020 bardzo dobrze się rozwija. Też nie można pominąć młodzieży Norwida, która też jest w finałach tych rozgrywek wojewódzkich i to juniorów, i też kadetów, więc to jest taki naprawdę bardzo fajny czynnik dodany, bo ten potencjał na przyszłość jest naprawdę ogromny. No o tych naszych nadziejach w młodzieży to też już mówiliśmy chyba przy okazji poprzedniego Sportokera. Dokładnie tak. Także teraz przejdźmy już do koszykówki. Tutaj nie wiem, czy można mówić o jakichkolwiek nadziejach, bo to 7 porażka z rzędu. AZS Częstochowa 80-94 przegrywa z Basket Hills Bielsko-Biała. Mówiliśmy o pojedynku za 6 punktów, no i niestety porażka i tak naprawdę czarna seria, ciąg dalszy czarnej serii. No tak naprawdę te mecze wyjazdowe, wiesz, no dramat w wykonaniu koszykarza AZS-u Częstochowa. Ale wiesz co, ja przeanalizowałem te 7 spotkań. Przegrywamy 2 punktami u siebie z drużyną z Jarosławia. A reszta jest tak naprawdę bez podjazdu. 10 punktów, to jest najmniejsza różnica.
No wiesz, ja powiem szczerze, że jestem zdumiony troszkę i negatywnie zaskoczony tym, jak prezentują się podopieczni Dariusza Szynkiela. I tak przy okazji ostatniego odcinka Sportokera, jeden z komentarzy byłego koszykarza AZS-u Częstochowa, Michała Sarana, na portalu społecznościowym mówił, że powinniśmy bardziej zwracać uwagę na kwestii trenera, że trener nie ma pomysłu na to. Czy mi się wydaje, że też być może Michał Saran ma samą chrapkę na pozycję, na posadę trenera AZS-u Częstochowa, ale już nie o to mi chodzi. Według mnie to jednak jest druga liga koszykówki. To jest bardziej kwestia koszykarzy niż trenera. Dlaczego? Bo no kwestie taktyczne na tych niższych szczeblach no mają mniejsze znaczenie. Oczywiście one są ważne, ale jednak ta druga liga koszykówki jest bardziej siłowa. Jest to bardziej tak naprawdę kwestia indywidualna. A my patrzymy na nawet zdobycze zawodników AZS-u Częstochowa i widzimy, że w jednym meczu Piotr Głucka robi 20 punktów, tak jak przy okazji meczu z Bielskiem Biała. Potem drugim punktującym jest Maciej Koćma, który robi 17 oczek. No i teoretycznie ten trzeci, który też przeważnie włącza się do tej punktowej rywalizacji, Nikodem Kowalski, w tym spotkaniu 7 oczek. No i tak naprawdę, wiesz, szukamy tego lidera co spotkanie i ta drużyna jest tak jakby... Wiesz, sinusoidalna w swoich poczynaniach, że to się ciężko nawet z tym... I myślę, że to nawet trener nie ma na to tak wielkiego wpływu, jak po prostu to jest dyspozycja indywidualna koszykarzy, a ewentualne kolejne porażki i walka o życie. A mówiło się na początku sezonu, to co powtarzamy, że playoffy może nawet czwórka, no a jest 10. miejsce i tak naprawdę patrzymy bardziej w dół niż w górę. Słuchaj, no wciąż możemy próbować patrzeć w górę. No. Też ciężko jest tak w 100% usprawiedliwiać trenera przy 7 porażkach z rzędu. Natomiast no, myślę, że jest dużo prawdy w tym, co mówisz. To znaczy, można powiedzieć, że nie wiem, trener popełnił jakiś błąd, nie wiem, nie zrobił zmiany, nie zareagował odpowiednio, kiedy te porażki są minimalne, tak? Kiedy wszystko jest na styku i tam faktycznie ten impuls od trenera może być tym czynnikiem decydującym. Natomiast gdy my przegrywamy 20 paroma, na 100 punktami i tak naprawdę tak jak w tym spotkaniu z Bielskiem, przegraliśmy pierwszą kwartę 15, 16 oczkami, i już tak naprawdę było po spotkaniu. Potem jedną kwartę wygraliśmy, następną przegraliśmy, ale tak naprawdę nie było już po tej pierwszej kwarcie, kolokwialnie mówiąc, co zbierać. Więc trener pewnie ma swoje na sumieniu, jeśli chodzi o tą słabszą dyspozycję AZS-u, ale też bardzo dużo zależy od zawodników. No dokładnie tak, więc jak doskonale wiemy, no, trener nie wejdzie na boisko i nie zagra do zawodników. To jest taka żelazna zasada, szczególnie w tych niższych szczeblach rozgrywkowych, bo no, tak jak wspomniałem, zupełnie to inaczej wygląda na tym poziomie ekstraklasowym, pierwszoligowym. No a tutaj to ja widzę czasami, jak te spotkania wyglądają, to jest taka koszykówka bardziej siłowa niż finezyjna, więc no, też dzieło przypadku nieraz ma duże znaczenie i dyspozycja rzutowa jednego z zawodników, dokładnie, bo nieraz masz killera, który ci rzuci 30 oczek w jednym meczu, no i wtedy trochę to spotkanie łatwiej jest wygrać niż w momencie, kiedy tego lidera brakuje. No ja liczę, że w ten weekend drużynie AZS-u uda się choć troszkę odbudować. No jak nie w Tarnowie, to gdzie? No? Dokładnie. MUKS Unia Tarnów to jest drużyna, która zamyka ligową tabelę. 18 meczów, 18 punktów, co oznacza, że bez zwycięstwa w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że się nie przełamią na AZS-ie Częstochowa, chociaż myślę, że w Tarnowie są takie nastroje, że jak nie teraz, to kiedy? No. Myślę, że to jest bardzo ważny mecz dla przyszłości trenera Szynkiela. Bo jeśli... Dla przyszłości trenera Szynkiela, dla przyszłości koszykarzy i dla przyszłości klubu, bo myślę, że cierpliwość prezesa Stępniaka powoli się kończy i myślę, że bliżej mu już jest do tego, żeby wrócić do swojego, tak naprawdę do swojej macierzy, czyli do siatkówki w klubie AZS Częstochowa. To też w sobotę, to spotkanie. I też o 17. I też o 17, ale nie w Częstochowie, tylko w Tarnowie, tak, bo jak wiemy, w tej rundzie rewanżowej AZS Częstochowa gra głównie na wyjazdach. Tak już na sam koniec, żeby dobić kolejną imprezę do tych wszystkich imprez, które odbywają się w sobotę. Możemy Państwa też zaprosić na spotkanie tenisistek stołowych, drużyna Bebetto AZS UJD Częstochowa.
podejmuje niżej notowaną od siebie ekipę z Łomży. To spotkanie w sobotę o godzinie 16. Czyli z tenisa stołowego jedziemy na siatkówkę, a potem na 20 na halę sportową Częstochowa. Dokładnie tak. Z tym, że dodajmy, że w przeciwieństwie do siatkarzy Norwida, pingpongistki walczą o play-offy obecnie na czwartym miejscu, czyli tym najniższym, które premiuje do fazy play-off. Natomiast jest taka, no nie powiem, że spora, ale wyraźna przewaga nad tą drużyną piątą, więc jest szansa, że pingpongistki wrócą do play-offu. Chociaż powiem Ci szczerze, że określenie pingpongistki nie jest najlepsze, bo ostatnio widziałem Mistrzostwa Świata w pingpongu. I czym się różni pingpong od tenisa stołowego? Gra się do 2 wygranych setów do 15 i rakietkami bez okładzin, czyli nie ma, wiesz, stop spinów, tylko gra się tak naprawdę deskami, jak za starych dobrych czasów. Szkolnych czasów. Wiesz co, ja powiem tak. Wiesz, jakby to tak tylko i wyłącznie nawiasem, bo ostatnio mi się to przez przypadek, lecąc z listy kanałów sportowych, trafiłem na to i byłem zaskoczony, bo Polak tam też dobrze walczy i rywalizuje, więc dlatego na to zwróciłem uwagę. Bo wiesz, ta nomenklatura jest bardzo istotna, ale pytałem o to Miłosza Przybylika i jakby on potwierdza, że można mówić tenisowy ping-pong. On się nie obraża. Tak. Natomiast wiesz, są Mistrzostwa Świata w ping-pongu, co było dla mnie dosyć sporym szokiem i zaskoczeniem. Dobrze, drodzy Państwo, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku programu Sport Talker. Zapraszamy za tydzień. Życzymy oczywiście bardzo udanej sportowej soboty. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli się po tej sportowej sobocie cieszyć, a przecież jeszcze nie wspomnieliśmy, sobota 17.30 i mecz w Poznaniu Rakowa Częstochowa. No tak, nie wspomnieliśmy na samym początku? Wspomnieliśmy, że zaczynamy w sobotę, ale chyba godziny nie podaliśmy, więc to tak naprawdę... Przepraszam, widzisz, trzymasz rękę na pulsie. Nie, cały czas, niezmiennie. Przez cały program. Więc tak naprawdę 3 telefony, 2 telewizory i można oglądać wszystko, co się dzieje w Częstochowie. Dziękujemy Państwu za uwagę raz jeszcze. Zapraszamy za tydzień. Do widzenia. Do zobaczenia.